anyone have an opportunity to share your testimony or start a conversation with someone who is not a believer? Zanim zaczniemy popołudniową sesję, to może usłyszymy od kogoś, jeżeli taka osoba tu jest, kto miał okazję podzielić się może swoim świadectwem albo Ewangelią w czasie przerwy obiadowej. Hmm. Come on up, brother. Grab a microphone. Yeah, you can just share whoever. Mm-hmm. Okay. Yeah, you just speak in Polish and she'll... Oh. No więc pierwszą osobą był chłopak, który palił papierosa, więc go zapytałem, czy ma 15 sekund, bo mam coś ważnego mu do powiedzenia. No dobra, nie ma sprawy. No to mu powiedziałem, że wiesz, kiedyś byłem bardzo takim poranionym człowiekiem, z niskim poczuciem wartości, nieszczęśliwym, ale pewnego dnia spotkałem Jezusa i postawiłem Go na pierwszym miejscu w moim życiu. I to sprawiło, że przestałem być samotny, przestałem być zraniony, że mam w sercu miłość i radość. I to jest najważniejsza rzecz w moim życiu. Czy to coś podobnego się przytrafiło tobie? Mówi, no nie. A ja mówię, a czemu? On mówi, bo ja jestem ateista. No więc ja mu powiedziałem, wiesz co, to dobrze. Słyszałem o ateistach, którzy też spotykają Jezusa. Jeden ostatnio taki bardzo znany ateista, chyba z Australii. Taki filozof wielkiego formatu, znany na całym świecie. Nie pamiętam nazwiska. W wieku 80 paru lat. Niedawno pisali o tym, jakieś pół roku temu. Nawrócił się. Napisał taki esej, w którym wyjaśnił to, bo wszyscy byli zszokowani tym. On był taką ikoną. Dla wszystkich ateistów był taką ikoną. Tak? Taki guru. I on się nawrócił. I on napisał tam, że on od dłuższego czasu przeczuwał, że musi być coś. Ale jak przyjaciel mu pokazał film na temat tego, jak jest skonstruowane DNA człowieka, jak działa, on doszedł od razu do wniosku, że to nie mogło być przypadkiem. To ktoś niesamowity, inteligentny, potężny musiał to stworzyć i że to jest Bóg. I powiedziałem o tym temu chłopakowi, nie? On powiedział, no dobrze. Ja mówię, wiesz co, przyjdzie taki dzień, kiedy też może się na tym zastanowisz. W Biblii jest napisane, że Bóg tak bardzo miłował świat, że dał swojego Syna, żeby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ja mówię, pomyśl o tym. On mówi, dobrze. No i cześć. Powiedziałem mu, dziękuję Ci za rozmowę, cześć, wszystkiego dobrego, niech Cię Bóg błogosławi. I tyle. Ale to nie wszystko, bo jeszcze były dwie inne okazje. Ale ja nie chcę za dużo, wiesz, mówić. Bardzo krótko. To było takie, chyba małżeństwo to było i też ta sama historia. I pytałem, czy coś takiego wydarzyło się w waszym życiu? Oni mówią nie. Ale widzę, że czuję, że po prostu odwracają się i odchodzą. Ja mówię, no to życzę wam, żeby wam się to przydarzyło. A ja mówię, dziękuję bardzo. I poszli. A ostatnia historia to była dziewczyna, tutaj gdzieś blisko. Ta sama historia. I w tym momencie, kiedy powiedziałem, że poznałem Jezusa, to ona... Andrzej. No więc powiedziałem, dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. I poszedłem. Ale wiecie co? Zdałem sobie sprawę, że w każdym przypadku zasiałem. Że Duch Święty zasiał coś. I to jest zwycięstwo nasze. Bo teraz to będzie rosło. Dzięki Bogu. Amen.
Praise the Lord, it's great to hear these stories. Anyone else? O, Panu wspaniale jest słyszeć takie historie. Czy ktoś jeszcze? Tylko nie wszyscy na raz, nie wszyscy na raz. Okay. No pressure. We just want to give you an opportunity to rejoice. Nikogo tutaj się nie zmusza. Chcemy tylko wam dać taką możliwość, żeby podzielić się świadectwem. Okay. Okay. I want to give you a simple diagram. I'm not going to spend a lot of time on this. Teraz chciałbym pokazać, narysować wam taki prosty wykres. Nie będę za dużo o tym mówił. But at some point in time you'll probably come across this. Ale prawdopodobnie spotkacie się z czymś takim w pewnym momencie. And all it is really just a depiction of something that farmers would be very familiar with. I to przedstawia coś, co z czym rolnicy są bardzo dobrze zapoznani, co znają bardzo dobrze rolnicy. So this just represents sort of four stages in the development of plants. To są cztery etapy w rozwoju roślin. And how we can relate that to the kingdom. I jak możemy odnieść to do Królestwa Bożego. So for example, up here in this corner, we just draw some soil that's been prepared for planting. Więc tutaj w tym kącie, w tym rogu mamy glebę, która jest przygotowana do zasiewu. And over here we draw the next stage, which is the soil which has been prepared, but now the seed has been sown. Tutaj mamy następny etap. Gleba została przygotowana i zasiano ziarno. And so, in Jesus' time, the way they would sow seed was simply to scatter it like this. W czasach Jezusa ziarno było siane po prostu przez rozrzucanie, tak? What happens after that is that the seed begins to sprout and grow. And we end up with these little plants coming up all over the field. Potem ziarno zaczyna kiełkować i mnóstwo takich małych roślinek pojawia się na całym polu. And when we give it enough time, we come to the harvest time, when those plants have grown and they've reached a place of maturity. I po jakimś czasie nadchodzi okres żniw i te rośliny już są dojrzałe i mają owoce dojrzałe. And the sower can go out and then become a harvester. He brings these together in bundles. I siewca wtedy staje się żniwiarzem i to zboże znosi do domu w snopach. And so we see something very simple here that most of us are familiar with. Więc widzimy tutaj coś bardzo prostego, co większość z nas dobrze zna. There are a number of parables in the New Testament that use this these pictures or this idea of how plants grow. W Nowym Testamencie znajduje się kilka różnych przypowieści, które wykorzystują ten wzorzec. And there's something very important missing here that we need to do to complete a crop cycle, and it's probably one of the most important things up here. Brakuje czegoś tutaj bardzo ważnego, co jest niezbędne do dopełnienia tego cyklu wzrostu roślin. And that's simply one more arrow that points from here to here. I to jest jeszcze jedna strzałka, która wskazuje stąd dotąd. So what's happening here is that we're taking the mature plants that we've harvested and we're saving that seed for next season so that we can plant next year. Więc chodzi tu o to, że zbieramy te dojrzałe ziarna z tych roślin, które zebraliśmy w okresie żniw i zachowujemy je na następny sezon, żeby je zasiać żeby one znowu z kolei rosły. So if we think about the kingdom and the way that Jesus used this, this can help us understand something in a more visual way. Więc kiedy myślimy o Królestwie Bożym i jak Jezus o nim mówił, to może to nam pomóc tak sobie zwizualizować się. For example, when Jesus says the sower went out to sow, that means the sower had to go here to the field. Więc kiedy Jezus mówi, że siewca wyszedł, żeby siać, to znaczy, że on musiał wyjść tam na pole. And so I'm just going to write the word go up here because that's what you have to do to get close to the field. Więc napiszę tutaj iść, bo to jest to, co trzeba zrobić, żeby dostać się na pole, trzeba iść. The sower can't wait at home for the field to come to him. It never works that way. Trzeba wyjść, może lepiej byłoby powiedzieć wyjść, bo siewca nie może siedzieć w domu, żeby zasiać ziarno, musi wyjść na pole w tym celu. So the sower went out, he got close to the field, and when he got to the field, what did he do? Więc siewca wyszedł na pole i jak przyszedł na to pole, to co zrobił? What did he do? He sowed. He zasiał. Threw the seed. And ziarno. So he planted that seed by casting the seed into the ground. Sianie ziarna. Okay. Przez rzucanie je na ziemię. So that's something very important to understand. Now the seed does not remain the same here.
I to teraz musimy zrozumieć, że to ziarno nie zostaje w takiej samej formie, w jakiej zostało zasiane. If I have seed in a bag and I hold it up, I can hold it there for years and it remains the same in the bag. Jak mam jakieś ziarna w torbie, w torebce, to mogę, jak one będą w tej torebce, to one przez całe lata będą w tej samej formie. But if it falls on good soil, what happens to it? Ale jeżeli one upadną na żyzną glebę, to co się z nimi stanie? It sprouts and it begins to grow. Wykiełkują i zaczną rosnąć. And this is what happens to people when we bring the gospel close to people's hearts. I tak właśnie się dzieje z ludźmi, kiedy przynosimy im Ewangelię, kiedy głosimy im Ewangelię w taki sposób, że ona jest bliska ich sercu. We need to get close to people who are far from God, right? Musimy zbliżyć się do ludzi, którzy są daleko od Boga. And then we need to get the gospel into their minds, into their hearts. I później musimy przekazać Ewangelię tak, żeby ona dotarła do ich myśli i do ich serc. And today we heard some testimony of someone, a few people who had some of the gospel sown in their hearts today. I dziś słyszeliśmy świadectwo o kilku osobach, które właśnie w których sercach zostało zasiane ziarno Ewangelii. If a farmer doesn't sow, what can he expect at the end of the season? Jeżeli siewca nie zasieje ziarna, no to czego może oczekiwać na koniec sezonu? A field full of weeds. Po prostu pola pełnego chwastu. Okay. So we have to sow if we expect a crop. Więc jeżeli chcemy mieć żniwa, to musimy siać. Paul wrote to the Corinthians and he says he who sows sparingly will reap sparingly. Paweł napisał Koryntianom, że ci, którzy sieją skąpo, będą i skąpo żąć. But he who sows bountifully will reap bountifully. Ale ci, którzy szczodrze sieją, będą obficie zbierać. So this sowing is about sharing the gospel. It's about getting the word of God, which is the seed, into the heart. Więc sianie to jest dzielenie się Słowem Bożym, przekazywanie ziarna, którym jest Słowo Boże, żeby ono dotarło do serca człowieka. And then once the seed comes in contact with the soil, we know that it begins to grow if the conditions are right. I potem wiemy, że kiedy ziarno upadnie na glebę, to jeżeli są właściwe warunki, to ono wykiełkuje. And if it's good soil, it's going to produce a good crop. Jeżeli gleba jest dobra, to ona wyda też dobry plon. In the same way, if the gospel comes to a receptive heart, it will begin to grow and flourish. I tak samo, kiedy Ewangelia zostanie przyjęta przez serce, które jest na nią gotowe, to ona zacznie wzrastać i owocować. So if this represents evangelism or sharing the good news, then this would represent discipling someone or training them as a follower of Jesus. Więc jeżeli ten segment reprezentuje czy przedstawia ewangelizację i dzielenie się Ewangelią, to ten na dole tutaj będzie przedstawiał czynienie uczniami. Just as the seed has sprouted and grows into something mature, in the same way disciples grow into maturity, but in the context of the body of Christ, the church. I tak samo jak ziarna zaczynają kiełkować i potem wzrastają do dojrzałości, tak samo wierzący wzrastają do dojrzałości w wierze w ciele Chrystusa, w Kościele. So what this shows us is that disciples don't stand alone. We gather them, we train them together, and what we see are something that becomes mature. We call that the church. I to znaczy, że uczniowie nie są sami, nie są wyspą, pojedynczymi osobami, ale gromadzimy ich i zbieramy ich w ciało Chrystusa, które jest Kościołem. This also shows us that we have opportunities as we share the gospel and see new believers to form new groups, new gatherings. I to też nam pokazuje, że mamy możliwości, kiedy dzielimy się Ewangelią i czynimy ludzi uczniami, że mamy tak możliwości do tego, żeby tworzyć nowe grupy i nowe zebrania. And so this is really a model for church planting based on disciple making. Więc jest to model zakładania kościołów oparty o uczniostwo. Now there are some very interesting things we can do with this chart that will be helpful for us. Możemy też wykorzystać ten wykres do innych celów, które będą nam pomocne. Because for each of these stages in development, we need tools, we need methods, we need something that will enable us to do our work. Bo na każdym etapie z tych etapów rozwoju potrzebujemy narzędzi i metod, które pomogą nam w naszej pracy. When I was growing up on the farm, we prepared soil. We got into the field, we took tractor, we took plow, we took
all kinds of different implements to prepare the soil. Kiedy byłem, mieszkałem na farmie, wychodziliśmy na pole, żeby przygotować glebę i mieliśmy ze sobą traktor, pług i mnóstwo innych urządzeń, które pomagały nam, żeby przygotować ziemię. Here we had a planter, a corn planter or a grain drill or something that would get the seed into the ground. Tutaj mieliśmy specjalne urządzenie do zasiewu, siewnik, które pomagało nam umieścić te ziarna w glebie. Now down here we're not responsible for making things grow. I can't make plants grow. Niestety nie jesteśmy odpowiedzialni, nie jesteśmy w stanie zmusić roślin do tego, żeby rosły. Nie jesteśmy za to odpowiedzialni też za ich wzrost. Growth happens all by itself by some miraculous thing that God has placed in that seed. Wzrost dzieje się sam z siebie dzięki cudownej mocy, którą Bóg umieścił w ziarnie. But two things that the sower or the farmer does at this stage. Very, very important. Ale bardzo dwie bardzo ważne rzeczy, które rolnik musi zrobić w tym na tym etapie. One is nurture. He has to be sure it is receiving the nutrition that it need that is required. To dokarmianie, on musi upewnić się, dopilnować, żeby te rośliny miały to, czego potrzebują do wzrostu. And the second is to protect it. He needs to be sure that there's no predators or anything that's going to destroy his crop. A druga rzecz to ochrona. Musi dopilnować, żeby żadne zwierzę ani nic, co mogłoby uszkodzić jego plony, nie dobrało się do nich. When we're talking about making disciples, we need to keep those two things in mind. I kiedy czynimy ludzi uczniami, to musimy pamiętać o tych dwóch rzeczach. There's no way you can grow disciples. You can't make disciples grow or obey or anything. Nie ma żadnego sposobu na to, żebyśmy to my sprawiali wzrost w uczniach. But you can give them, you can provide nutrition for them, and you can help protect them. Ale możesz ich dokarmiać i możesz też chronić ich. You know, a shepherd, in the same way, doesn't make his sheep grow. I tak samo pasterz, on nie powoduje wzrostu swoich owiec. But he shows them where the green grass is. Ale pokazuje im, gdzie rośnie trawa. And he helps to avoid predators that can injure them. I pomaga im uchronić się przed drapieżnikami, które mogłyby ich zranić. Our role as disciple makers is a shepherding kind of a role where we protect and we nurture those who are new believers. Więc naszą rolą jako tych, którzy czynią ludzi uczniami, właśnie nasza rola jest taka dwojaka, że my dokarmiamy i chronimy też przed drapieżnikami. And so this is a process really that connects one activity to another so that we can multiply our work in the kingdom. Więc ten tutaj wykres pokazuje nam proces, w którym z jednej czynności czy z jednego działania przechodzimy do następnego i dzięki temu możemy przyczynić się do wzrostu Królestwa Bożego. Very briefly, I want to highlight something that's very important. Chcę bardzo szybko tutaj wam jeszcze coś podkreślić. There's one seed. I've expanded it so you can see it. Tutaj narysowałem wam powiększenie jednego ziarna, żebyście dobrze widzieli. It's a grain of wheat. To jest ziarno pszenicy. Okay. Does anyone eat a grain of wheat today? Czy dzisiaj ktoś zjadł ziarno pszenicy? You probably didn't eat the grains, but you may have eaten the bread from which the grain was made. Pewnie samego ziarna nie zjadłeś, ale może zjadłeś chleb, który został zrobiony z mąki, która była z tych ziaren. If we plant one grain of wheat. Więc jeżeli posadzimy jedno ziarno pszenicy. And it takes about 100 days to mature, all the way down to here. Jego proces dojrzewania zajmuje około 100 dni odtąd dotąd. Okay, so 100 days later, one grain will produce how much? Więc po 100 dniach jedno takie ziarno wytworzy ile ziaren? Does anyone know? You don't have to be a farmer, but you need to know what the Word of God says. Nie musisz być rolnikiem, ale musisz wiedzieć, co mówi Słowo Boże. What's it say? 100 or 60 or 30. Plon stukrotny, 60-krotny albo 30-krotny. And you know this sounds absurd to think, wow, 160 or 30. To brzmi trochę absurdalnie, jak się o tym pomyśli. But if you go back to Genesis 26, it says Isaac planted his grain. Ale w pierwszej Mojżeszowej 26 czytamy, że Izaak zasiał ziarna, zasiał zboże. And it says that year he produced a hundredfold. I jest powiedziane, że tego roku zebrał stukrotny plon. That's 4000 years ago before all these modern hybrids. To było 100 lat temu, zanim wynaleziono te wszystkie współczesne hybrydy, jakieś tam. This is the power of God who has created all this process. I to moc Boża tworzy ten, powoduje, że ten proces ma miejsce. When Jesus is giving the parables, he wants us to remember some very important themes.
Dzieląc się tymi przypowieściami, Jezus chce, żebyśmy pamiętali pewne bardzo ważne rzeczy. One of those is that the kingdom multiplies. It does not grow by addition. Jedną z nich jest to, że królestwo się pomnaża, ono nie wzrasta przez dodawanie. And another thing is that it can yield many some actually a large outcome, a large yield, what we call yield. Też innym takim ważną rzeczą jest to, że ono może wyprodukować bardzo duży plon, bardzo duży efekt. Okay. Now I have one złoty here. Okay? Mam tutaj złotówkę. I'm not Polish and I don't live in Poland. Nie jestem Polakiem i nie mieszkam w Polsce. So I'm not used to handling this money. Więc nie jestem przyzwyczajony do tych pieniędzy. Josh is going to he's going to give me this złoty as an investment. Okay? Ale Josh da mi tą złotówkę jako inwestycję. So he gives me one złoty. Dał mi złotówkę. And about 100 days later. I po 100 dniach. Remember I said it takes 100 days. Widziałem, jak pamiętacie, że to zajmuje około 100 dni. 100 days later, I have to get my wallet out. 100 dni później. And I don't even have 100 zloty to even give you as an example, but po 100 dniach hold out muszę your wyjąć hands. Swój portfel. Nie mam 100 złotych, now he has 100 złoty in to wam pokazać, ale powiedzmy, że mam. Więc teraz dałem mu 100 złotówek. He only invested one, but now he has 100. On zainwestował tylko jedną złotówkę, ale teraz ma ich 100. And it took him 3 months to do that. I zajęło mu to 3 miesiące. And I might ask, hey Josh, would you like to do that again? I mógłbym powiedzieć, Josh, chcesz jeszcze raz to zrobić? What's he gonna say? Co on odpowie? Yes. And he's gonna maybe bring all 100 to me. And then what am I gonna give him back in 3 months? I może przyniesie mi całe 100 złotówek. I za 3 miesiące co mu oddam? 100 razy 100, 10 tysięcy. And what about the third time around? A za trzecim razem? Third season, third year. W trzecim sezonie. If he invests it all, he gets a million back. Jeżeli wszystko to zainwestuje, to po trzecim sezonie dostaje milion. From one measly little coin. Z jednej nędznej monety. Now, friends, I need to remind you something. Chcę wam coś przypomnieć. Every one of you is as small and insignificant as a grain of wheat. Każdy z was jest tak mały i nieznaczący jak ziarno pszenicy. What can God do with one grain of wheat? Co Bóg może zrobić z jednym ziarnem pszenicy? Do you even doubt for a moment that God can do amazing things through one small insignificant person? Czy wątpisz przez chociaż przez chwilę, że Bóg może dokonać wielkich rzeczy przez jedną małą, nieznaczącą nic osobę? Because the fact is you are not insignificant at all. Bo tak naprawdę nie jesteście nic nieznaczący. In fact, you have great significance because you have in you the DNA of the kingdom. Tak naprawdę jesteście bardzo ważni, bo macie w sobie DNA królestwa. And God wants to multiply his kingdom. I Bóg chce pomnożyć swoje królestwo. So imagine if like this crop cycle, Poland would experience a harvest like this. Więc wyobraźcie sobie, że tak jak tutaj w tym cyklu nie wiem, jak się nazywa. W każdym razie w tym cyklu takim rolniczym, but there are a lot of other... że Bóg mógłby tego samego dokonać w Polsce, w Królestwie Bożym. There are indeed a lot of factors in here, and there are a lot of enemies to the process. Jest tutaj dużo czynników, ale i w tym procesie mamy też wielu wrogów. Okay, turn to just one other person, and I want you to just reteach this. Just sit down with paper and pencil and reteach it. Odwróć się do osoby, która siedzi koło ciebie i opowiedz jej znowu jeszcze raz to, co teraz usłyszałeś. When you leave this room, I want you to be able to share this with lots of people and show them the power of agriculture. Kiedy stąd wyjdziecie, to chcę, żebyście mogli, żebyście opowiedzieli to chociaż jednej innej osobie i żebyście zdawali sobie sprawę z potęgi rolnictwa. 5 minut. Okay, let's let me do. I'm going to add one more detail here that I think is very important. Dodam tutaj jeszcze jeden szczegół, który uważam za ważny. If someone can look up John 5:24. Jeżeli ktoś mógłby zajrzeć do Ewangelii Jana 5:24 i sprawdzić, co tam jest napisane. And someone else look up John 12:24. A kto inny Jana 12:24? Okay.
This helps us to illustrate some things that I really want to highlight. To pomoże nam to zilustrować pewne rzeczy, które chcę tutaj podkreślić. In Polish, can you? 5:24. Yeah, if you can. Here, I'll take the cap off. Well, co mam napisać? Yeah, I'll hold it for you. We really should do these ahead of time. Or give me the words and I can write them up there and it'll look even worse. Geneva. Oh wow, harvest, good. Okay. And John, they'll understand that, I guess. Okay, St. John, right? Okay, who has John 5:24? John 5:24. Kto ma Jana 5:24? O, Paweł. Okay. And just in Polish. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia. Okay. What do we hear happening in this passage? Co się dzieje w tym wersecie? What's happening in that passage? What is Jesus saying? Co Jezus mówi w tym wersecie? Słuchanie. Rania mówi słuchanie. I wiara. Mm-hmm. Okay. And what's the dramatic change that's happening? Jaka gwałtowna zmiana ma miejsce? From death to life. Okay. Ze śmierci do życia. That's right. So those who believe, those who listen and embrace the kingdom, move from death to life. That's what's happening here. Ci, którzy słuchają, ci, którzy przyjmują prawdę, czy słowo, oni przychodzą ze śmierci do życia i to właśnie ma miejsce tutaj. Remember I said that seed is unchanging. It has no real life in itself. I pamiętacie, że powiedziałem, że to ziarno się samo z siebie nie zmienia. Ono samo w sobie nie ma życia. And yet as soon as it is in contact with the moisture in that soil, things begin to change and that life just sort of bursts forth. Ale jak tylko ono wejdzie w kontakt z wilgocią, która jest w tej glebie, to on wydaje, z niego powstaje życie. So we're moving from a state of death to life really here. Więc and that's tutaj what it widzimy says in przejście ze śmierci do życia. Okay. So who has John 12:24? It's a little bit more familiar Jana passage. 12:24. John 12:24 in Polish, please. 12:24. Kto chce przeczytać? Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpadnie do ziemi i nie umrze, samo jedynie pozostaje. Ale jeżeli umrze, niesie liczny owoc. Okay, what's the transition or what's happening here? Co się tutaj dzieje? Co to jest za przejście? Ze śmierci do życia? Okay, but what are we beginning with here? Od czego tutaj zaczynamy? You see, we're starting with the seed zaczynamy from the previous od ziarna. The seed from the previous season now. Zaczynamy teraz od ziarna, które otrzymaliśmy w poprzednich żniwach. Now that has to be taken and dropped into the soil again. I ono znowu musi być wrzucone do gleby. Okay. That's right. So now we're really moving from life to death here. Tutaj rzeczywiście przechodzimy z życia do śmierci. So I just want to highlight something very important. Chcę podkreślić coś tutaj bardzo ważnego. Many people struggle with going out and sharing the gospel. Wiele osób ma problem z tym, żeby wychodzić i dzielić się Ewangelią. There's a reason for that. Jest w tym pewien powód. Because what we know here, where there's life, where there's love and joy in the body of Christ. Bo to, co znamy tutaj, tam gdzie jest życie, miłość i radość w ciele Chrystusa, is very different from what we see when we go out into the world
and have to confront people with the good news. To jest coś zupełnie innego niż to, co widzimy, kiedy wychodzimy do świata i musimy konfrontować ludzi z dobrą, przedstawiając im dobrą nowinę. And we have a lot of people that sort of gather here and they stay here forever. I jest wiele osób, które gromadzi się tutaj i zostaje tutaj na zawsze. You see, if this is the church, if this is the body of Christ, this is sort of where we end up, and we end up sort of off here in the corner in a very safe place. Jeżeli to jest Kościół, ciało Chrystusa, to tutaj właśnie się znajdujemy i jeżeli zostajemy tutaj, jesteśmy w bardzo bezpiecznym kąciku. So we ask ourselves, what does it take to get across this line? What does it take to get people close to people who are far from God? Więc pytanie jest takie, jak to zrobić, żeby przekroczyć tę linię? Jak to zrobić, żeby ludzie zbliżyli się do tych, którzy są oddaleni od Boga? According to John 12:24, it really has to do with dying to self. Według Ewangelii Jana 12:24 to ma związek z umieraniem dla siebie. When Jesus shared this verse, he was speaking of his own death. Kiedy Jezus dzielił się tym wersetem, mówił o swojej własnej śmierci. Unless a grain of wheat fall to the ground and die, it can bear no fruit. Jeżeli ziarno pszenicy nie wpadnie do ziemi i nie umrze, to nie wyda owocu. As we follow Christ in our frail flesh, we need to learn how to lay down the flesh and die to self. Ale kiedy my podążamy za Chrystusem w naszym słabym ciele, to musimy nauczyć się, jak to swoje ciało odkładać i umierać dla siebie. As you make disciples, you will find it difficult to get them out of this comfortable place into this uncomfortable place. Kiedy będziecie czynić ludzi uczniami, to zobaczycie, że jest bardzo trudno ludzi wyciągnąć z tego zacisznego, wygodnego miejsca, żeby wyszli tam, gdzie jest niewygodnie. And if you find new believers from the harvest you come that come to Christ, you can immediately teach them how to share their faith, and it's more natural for them. Więc kiedy macie nowych wierzących, którzy przychodzą, z którymi podzieliliście się Ewangelią, oni się nawracają, przychodzą do kościoła, to może to jeżeli od razu nauczymy ich, żeby wychodzili z powrotem i dzielili się Ewangelią, będzie to dla nich bardziej naturalne. So just keep in mind that what we're talking about here in the top is really darkness. It is the enemy's territory in a big way. Więc pamiętajcie o tym, że to tutaj te dwa segmenty na górze to jest ciemność i to jest tak naprawdę terytorium wroga. And so crossing these barriers is like crossing the gates of hell to get people into the darkness with the light of the gospel. Więc kiedy przekraczamy te bariery, to tak jakbyśmy przechodzili przez bramy piekła, niosąc światło w ciemne miejsce, niosąc światło Ewangelii. No wonder there's such great rejoicing in heaven when someone comes across this line and becomes a follower of Jesus. Nic dziwnego, że tak wielka radość wybucha w niebie, kiedy jedna osoba przechodzi przez tę linię i staje się uczniem Chrystusa. But ironically, God does not want us to come over here and stay here. Ale co ciekawe, Bóg nie chce, żebyśmy tutaj zostali, kiedy tutaj już przychodzimy. Because once you have the light of the gospel, he wants you to take that light back out into the darkness. Bo jak tylko otrzymasz światło Ewangelii, to on chce, żebyś wyszedł z powrotem w ciemności z tym światłem. Okay. Any questions or response to that? Czy są jakieś pytania albo czy ktoś ma jakiś komentarz na ten temat? Just a very powerful truth that I think we need to grasp. To jest bardzo mocna prawda i musimy ją uchwycić, musimy to zrozumieć. Okay, let's look at this from a practical side, and then we're going to go back to the diagram from yesterday. Teraz przyjrzymy się temu z praktycznego punktu widzenia, a potem wrócimy do wczorajszego diagramu. Okay, so let's think about up here in the go section. Więc spójrzmy tutaj teraz na tą do tej części, do której wychodzimy. For each of these, I said we need tools or methods. Do każdego z tych etapów potrzebne nam są narzędzia i metody. So we need to think, what is it that we need here? What is it that will enable us to get close to people who are far from God? Więc musimy się zastanowić, co potrzebujemy, żeby znaleźć się tutaj, co potrzebujemy, żeby zbliżyć się do ludzi, którzy są oddaleni od Boga. One of the best tools we have are right here. Jedno z najlepszych narzędzi, które mamy, jest właśnie tutaj. We use them today. We went over to the mall, some of us. That's dzisiaj where we had opportunities. Wykorzystaliśmy to narzędzie. Niektórzy z nas poszli do galerii handlowej i tam mieliśmy różne możliwości, żeby rozmawiać. But just because we get close to people doesn't mean that's all done, right? Ale samo zbliżenie się do ludzi to nie wystarczy. So as we go, we need to learn how to start conversations. Więc jak wychodzimy, to musimy nauczyć się, jak zaczynać rozmowę. So how do we start conversations with people, because somehow we have to be talking.
Więc jak nawiązać z kimś, z osobą, taką osobą na ulicy czy na zewnątrz rozmowę, bo musimy z tą osobą porozmawiać. How did our brother here start his first conversation today? Jak nasz brat tutaj nawiązał swoją pierwszą rozmowę? What were the first things he said? Do you remember? Co najpierw powiedział? Pamiętacie? Do you have 15 seconds? Czy masz 15 sekund? I've never used that phrase. That's good. Nigdy nie korzystałem z tego, nigdy nie używałem tego zwrotu. To jest bardzo dobre. I usually say, do you have a few minutes? Zwykle mówię, pytam, czy masz kilka minut. But he's actually saying, do you have 15 seconds? Ale on mówi, czy masz 15 sekund? Yeah. To od ciebie. Well, no, that was good. Yeah, we have the 15 second testimony, so why not? Mamy 15 sekundowe świadectwo, więc 15 sekund. So just asking questions, we just need to learn how to ask. Więc musimy się nauczyć, jak pytać, jak zadawać pytania. What do we talk about? We don't necessarily have to go straight to the gospel stories or testimony. What else can we talk about? Nie możemy, nie musimy, niekoniecznie musimy zaczynać od Ewangelii. Możemy zacząć od czego innego. O czym możemy porozmawiać z takim człowiekiem na ulicy? What do you talk about with Polish people? O czym się rozmawia z ludźmi w Polsce? Politics, of course. It works. Hey, why not? No, it doesn't work. I'll put a question mark in. It's a slippery slope. That's what we say everywhere. How about if they're pushing a pram? They've got a baby. Mamy kogoś, kto jest z wózkiem z dziecięcym. Okay. What? What? Metal scrap collector. Oh, no. You could do that too. I'm talking about babies. Chodzi mi o wózki z dziećmi w środku. Oh, the language barriers. Oh goodness. Okay. Ask questions. Do Polish people walk dogs? Do they have czy dogs? Czy Polacy mają wychodzą na spacer z psami? Two nights ago, there was a lady walking her dog, and the dog came right up to me and started licking me. Przed wczoraj wieczorem szedłem ulicą, jakaś pani prowadziła psa i ten pies od razu do mnie podbiegł i zaczął mnie lizać. And unfortunately, the dog spoke more English than she did. Niestety ten pies mówił lepiej po angielsku niż jego pani. So I couldn't get anywhere, but the dog was so friendly. Więc nigdzie nie udało mi się nic osiągnąć, ale ten pies był bardzo przyjacielski. And she seemed so happy that I liked her dog. Ona była bardzo szczęśliwa, że lubię jej psa. Oh, where was my interpreter when I needed her? So, okay. Okay. Yeah, interests. Zainteresowania. Sport. All kinds of things. Just, you know what I tell people here? Jest mnóstwo tematów. Czy wiecie, co ludziom zwykle mówię? Learn to be human again. Naucz się od nowa, jak być człowiekiem. Christians are bad at being human. Chrześcijanom bycie człowiekiem bardzo kiepsko wychodzi. Because all we talk is spiritual talk and we don't know how to communicate with the lost people anymore. Bo gadamy sobie cały czas o jakichś duchowych rzeczach i już nie umiemy rozmawiać z ludźmi zgubionymi. And you can't always start with what they're interested in, or what you're interested in. You have to start with what they're interested in. I zawsze możesz, jeżeli nie możesz porozmawiać o tym, jeżeli chcesz porozmawiać o tym, czym się interesujesz, to możesz zacząć od tego, czym oni się interesują. Don't start with your problem, start with their problem. Nie zaczynaj od swoich problemów, zacznij od ich dream, okay? So begin with the other person. Find out where their life is, what Więc they need. Zacznij od zadawania pytania, dowiedz się, gdzie oni są w swoim życiu i czego potrzebują. Okay, so another thing that you can do is ask a question, okay? And one of the questions that I ask at the mall. Możesz też zadać pytanie. Jednym z pytań, które zadałem w galerii handlowej. Okay. Maciek and I, we and several of us went to the restaurant, didn't we? So Maciek i ja jeszcze parę osób poszliśmy do restauracji. Yeah, he's back there asleep because he's so full from this. On tam przysypia, bo tak się objadł. But a question I asked the lady who was helping to serve. Ale zapytałem kelnerkę w tej restauracji. And fortunately I had someone helping to interpret for me. Na szczęście był tam ktoś, kto mógł mi pomóc. If God could do a miracle in your life today, what would you ask him for? Zapytałem ją, gdyby Bóg mógł dokonać cudu w twoim życiu dzisiaj, to o co byś go poprosiła? Now this is what we call a bridge. Okay? I to nazywamy mostem.
czy pomostem. Okay, M-O-S-T. That's it. That's it, most. Okay, so... So what we want to do some a statement that gets us across. Okay. I to jest taki jakieś zdanie czy stwierdzenie, które przenosi nas z tego segmentu czy z tego etapu na następny etap. So I just used a quick question: if God could do a miracle in your life today, what would you ask him for? Więc ja tak szybko ją zapytałem, gdyby Bóg mógł w twoim życiu dokonać cudu, to co, o co byś go poprosiła? And this lady immediately said, pray for my daughter. She's been gone. She said 3 years and I want her to come back. I ona od razu powiedziała, módlcie się o moją córkę, bo ona od 3 lat odeszła ode mnie 3 lata temu i chce, żeby wróciła. So we're praying for Victoria, for her daughter to return, and we only had a few moments. Więc modliliśmy się o córkę Wiktorii, żeby wróciła. Mieliśmy tylko kilka chwil. If we had opportunity to go back, maybe tomorrow or something, I would go back and say, I'm showing concern. I've been praying for you. Jeżeli będziemy mieć możliwość, żeby tam wrócić, na przykład jutro, to wrócilibyśmy tam i powiedzielibyśmy jej, że modliliśmy się o nią. And look for opportunity to then get to the gospel message itself. I wtedy szukalibyśmy możliwości, żeby samą Ewangelię jej powiedzieć. So you can use something like what we call the miracle question. Więc możemy użyć czegoś takiego, co nazywam pytaniem o cud. We can use the testimony. Możemy wykorzystać też świadectwo. Okay, how does testimony bridge? How does it go from natural to spiritual conversation? Jak świadectwo może służyć nam za pomost, przechodząc z tego naturalnego do ponadnaturalnej, z tej naturalnej do ponadnaturalnej rozmowy. You see the transition. There was a time in my life when I was. Widzicie to przejście, że był taki czas w moim życiu, kiedy. But then I met Jesus, so you're already using spiritual language here. Potem poznałem Jezusa, już tutaj używamy takiego języka duchowego. I made him number one in my life. I postawiłem go na pierwszym miejscu w swoim życiu. And now my life is. Here's how my life is now. Moje życie wygląda tak. So it's showing that there's been a transition in our life, and that helps to open a door for open spiritual conversation. W ten sposób pokazujemy, że było jakieś przejście w naszym życiu i to pomaga otworzyć drzwi w tej rozmowie do następnego etapu. Okay, just in your small groups, just for 2 minutes, I want you to think of any other tools that you can use as you approach people that might help bridge to spiritual conversation. Minuty w swoich grupach chcę, żebyście omówili jakieś inne narzędzia, które mogą wam pomóc przejść z tego naturalnego etapu rozmowy do ponadnaturalnego. And then be prepared to share back here so we can write these up. I potem bądźcie przygotowani na to, żeby się podzielić, żebyśmy mogli to tutaj napisać też. Okay, 2 minutes. 2 minuty. Did anyone come up with any new tools for us? Any new techniques? Wynalazł jakieś nowe narzędzie? How do you approach people and how do you bridge to the gospel? Jak można zbliżyć się do ludzi i jak można połączyć przejść z naturalnej do ponadnaturalnej rozmowy? Okay, you have a good one, Stas. Yeah. Teraz mam taką pracę, że pracuję jako ochroniarz i większości moich współpracowników to są byli policjanci, milicjanci, klawisze. Ja bardzo często do nich podchodzę i mówię, słuchaj, jaki to jest cud. Były złodziej, kryminalista, pracuję z byłym milicjantem. Kiedyś was przeklinałem, a dzisiaj was błogosławię i dla nich to jest niesamowite. I wiecie, i zaczyna się rozmowa i wtedy też widzę, jak to ich dotyka. Trzeba wykorzystywać każdą sytuację. That's a good example of using testimony, isn't it? Więc to jest dobry przykład wykorzystania swojego własnego świadectwa, prawda? Fantastic, very, very powerful. Bardzo mocne. Someone else. What is a way that you connect with people and move them towards spiritual things? W jaki sposób możesz nawiązać kontakt z ludźmi i przejść do duchowej rozmowy? Mój mąż używa takiego pytania, czy. Jaka jest, czy uważasz, że jest jakaś różnica pomiędzy wiarą a religią? I wtedy zazwyczaj ta osoba zaczyna myśleć.
mówić i można łatwo tak przejść do Ewangelii. Okay, good. I like that. I haven't heard that one before. To bardzo dobre. Nie słyszałem jeszcze tego. Dziękuję. Okay. Someone else. How do you, ktoś jeszcze? How do you approach people? Jak można zbliżyć się do człowieka? Ja zapraszam na herbatki. Kończy się nawróceniem to spotkanie na herbatkę. Nie, oczywiście nie zawsze się tak kończy, ale... Ale zostaje coś cennego zasiane. W kościele są osoby, które zostały zaproszone na herbatkę i zostały już w kościele. To jest dobra forma. Polecam dla tych, którzy mają dar gościnności. Słuchajcie, to jest bardzo piękna forma. Dlatego, że jeśli macie dar gościnności, to każdy uwielbia być u ciebie i tą przysłowiową herbatkę wypić. Powiem wam taki krótki taką sytuację. Kupowałam fotel bujany kiedyś przez internet. Nie znałam tych ludzi, od których kupowałam, oczywiście. I przyjechali do nas 50 kilometrów za Wrocławiem. I mieli przyjechać. Miałam rozliczyć się, zostawić ten fotel i do widzenia. Ale zapytałam się, czy się napiją herbatki. Żona powiedziała, że nie, się spieszą, ale poszła do toalety. A jeszcze raz się zapytam tego męża, a może jednak herbatki? A on mówi, a niech będzie herbatka. Zostali u nas. Przeszliśmy oczywiście od razu na ty. Mieliśmy cudowny czas, Boży czas z nimi. Się okazało, że to są ludzie, którzy bardzo poszukują Boga. Zostali u nas na kolacji. Do późna siedzieli u nas. I słuchajcie, mamy cudowny z nimi kontakt. Więc okazje są naprawdę... Zawsze trzeba szukać tych okazji. Ale to nie tylko ta historia. Po prostu herbatki to jest naprawdę bardzo fajna forma po prostu przyciągania ludzi do Chrystusa. Amen, amen. U nas we Wrocławiu było takie zdarzenie ciekawe, jak można przyciągnąć kogoś do kościoła. A mianowicie Iwonka raz udekorowała w oknie, wstawiła kwiatki. I szła jedna dziewczyna, którą zaciekawiły te kwiatki. No i dzisiaj jest w naszym kościele. Przypomnij Iwonka, kto to był. Irenka właśnie, Irenka. Także wystarczy czasami lekko przystroić okna kwiatkami, ktoś się zainteresuje. Może nie tylko tymi kwiatkami, ale co tam się w środku dzieje, co tam jest. No i tak jak nasza Irenka została w naszym kościele. Very good. Anyone else? Time for one or two more. Czy ktoś jeszcze? Jeszcze jedna lub dwie osoby. It's good tools, good ideas. Bardzo dobre narzędzia, dobre pomysły. Has this been helpful for everyone to hear each other? Czy to jest pomocne, jak słyszycie, co inni mówią? Ja często mówię o tym w swojej pracy. Kiedy ludzie zwracają się do mnie z jakimiś pytaniami, po prostu... Opowiadam, co Bóg zrobił w moim życiu i kiedy odpowiadam im na jakieś pytania, mówię to z Biblii, bo mówię, że to Słowo Boże kieruje moim życiem i to jest tym, czym należy się kierować. Tak? Najczęściej zaczyna się rozmowa i po prostu ludzie zadają coraz więcej pytań. Odpowiadam im. Niektórzy reagują, interesują się, biorą ode mnie Nowe Testamenty, a czas pokaże, co będzie dalej. Awesome. Okay. Anyone else? Czy ktoś jeszcze? Ela. There we go. Proszę, Ela była pierwsza, sorry. Nie, Ela. Wiem, jak się nazywasz. Myślałam, że pomyliłaś imię, bo nie chciałam. Dobrze, co przez? Mówimy razem? Nie. A ja chciałam tylko powiedzieć, że się zdaje na intuicję i naturalność.
tak? Okej, już. Nie, chciałam powiedzieć, że są różne czasem metody, bo ja lata temu nawróciłam się dzięki propozycji kanapek w kościele tylko, że wyjechałam do Jarocina jako, znaczy to po skończonym liceum, więc jeszcze to było lata temu. Wyjechałam jako ateistka, a tam w trakcie tego całego koncertu usłyszałam z koleżanką, usłyszeliśmy, że w kościele gdzieś tam mają rozdawać kanapki i jako, że oszczędzałyśmy na wszystkim, to weszłyśmy, kanapek pod kościołem nie było, weszłyśmy do środka i ja zostałam już tam na całe prawie 3 dni i dotknęło mnie słowo, które było głoszone. I także kanapek też nie było już chyba w środku, nie pamiętam ich, ale jakoś później może. Ale Bóg mnie dotknął tam na miejscu, a jako ateistka bym nie poszła do tego kościoła, gdyby nie kanapki. Więc tylko ze względu na to weszłam wtedy. Ale tak. Oh, that's yours. Food is a good tool. Jedzenie jest bardzo dobrym narzędziem. Sandwiches, whatever it is, kanapki, that's excellent. So, jakakolwiek forma jedzenia jest świetna. We hear food, we hear tea, we hear słyszymy testimony. Jedzenie, herbatkę, świadectwo. Flowers, kwiatki. Yes. And so we're finding things that connect. Więc znajdujemy różne sposoby na to, żeby nawiązać kontakt z ludźmi. Now, we're talking about the, you know, testimony, but we're also talking about opportunity to pray for people. Mówiliśmy o świadectwie, ale też o możliwościach, żeby modlić się za ludzi. And so one thing we might find awkward is why would someone want to pray? But the fact is many people have prayer requests. Może się wydawać to jakieś niezręczne, bo dlaczego ktoś chciałby, żebyśmy się o niego modlili, ale okazuje się, że bardzo wiele osób ma prośby modlitewne. There's a tool being used in many places in other countries now where people will knock on doors. Jest takie narzędzie wykorzystywane w wielu krajach, w wielu miejscach, gdzie ludzie po prostu chodzą od drzwi do drzwi. But they're not doing a survey, they're not selling anything, they're not giving anything. Nie prowadzą żadnej ankiety, nic nie sprzedają, nic nie rozdają. All they're doing is saying we're here in the community to care for our community through prayer. How can we pray for you or your household? Ale mówią po prostu, jesteśmy tutaj w okolicy, na tym osiedlu, po to, żeby jakoś przyczynić się do dobrobytu tego osiedla i jak możemy modlić się o was i o wasz dom. And so that's an opportunity to connect with people who may be neighbors, they may be far away, but just offering the goodness of God. To jest dobry sposób na to, żeby nawiązać kontakt z ludźmi, którzy są wokół nas i przedstawić im dobrą nowinę. We'll find that if people are open and ask for prayer, then we can pray for them on the spot right there. Usually a very, very brief prayer though. I bardzo często zdarza się, że ludzie są otwarci, że chcą, żeby się z nimi pomodlić, więc od natychmiast na miejscu się o nich modlimy i to jest na ogół bardzo krótka modlitwa. And then we can say, is there anything further we can pray for? You can contact us. Here's my number. And you have an open relationship. I potem there. Możemy powiedzieć, jeżeli macie jeszcze coś, o co chcielibyście, żebyśmy się modlili, to tutaj są nasze namiary i możecie się z nami skontaktować i będziemy się o was modlić i w ten sposób nawiązujecie relacje z tą osobą. Last year in London we had quite a few people come to Christ because we knocked on someone's door and offered to pray. W zeszłym roku parę dobrych osób przyszło do Chrystusa w Londynie, bo zapukaliśmy do nich do domu i zaoferowaliśmy im, że się o nich pomodlimy. And so prayer, I mean it's you can talk about these everyday things, but just offering to pray helps to bridge into the spiritual realm. Więc możemy rozmawiać o takich codziennych sprawach, ale to kiedy oferujemy, kiedy proponujemy komuś, że się o niego pomodlimy, to pomaga nam przejść do tego tego duchowego świata, czy ten duchowy etap. Now let me just conclude with one more thing here. Let's talk about the gospel message over here. Oh, you need water? Mm.
Let's think about the gospel message. Więc pomyślmy teraz o przesłaniu Ewangelii. Remember I said if you have tools it will help you progress, but if you lack a tool you'll get stuck there. Więc pamiętacie, że powiedziałem wam, że jak mamy narzędzia, to możemy robić postępy, ale jak nie mamy narzędzi, jak nam zabraknie narzędzi, to utkniemy. Now I know many of you have tools to share the gospel. There are many, many ways to share the good news. Jest mnóstwo różnych narzędzi i sposobów na to, żeby dzielić się Ewangelią. I want to just share a simple one that we've used for many, many years and it's easy to remember. A chciałbym powiedzieć wam o jednym bardzo prostym sposobie, z którego korzystamy już od lat i jest on bardzo łatwy. And you know how people, you can give people a tract or a piece of paper. Wiecie, że jak dajemy ludziom traktat albo kawałek papieru. And they say thank you and the next thing you know they've dropped it in the trash, right? I ta osoba mówi, o dziękuję, a potem zaraz wyrzuca do śmieci tę kartkę. But I want to give you something that they cannot throw away. Ale dam wam coś, czego ludzie nie mogą wyrzucić. Everyone hold up your right hand. Podnieście prawą rękę do góry. Okay. And what's on your right hand if you're Polish and you're married? What's on that right hand? Jeżeli jesteś Polakiem i jesteś żonaty albo mężatką, jesteś to co masz na prawej ręce? Now in London we wear a ring on the left hand, so we use the left hand. W Ameryce mamy obrączkę na lewej ręce, więc używamy do tego lewej ręki. So let's use the right hand. We're in Poland. Jesteśmy w Polsce, więc teraz użyjemy prawej ręki. Good summary of the gospel, okay? Thumbs up, everybody. Put your podsumowanie Ewangelii. What's thumbs up mean? Is it a good thing? Not a curse here, is it? It's good. W Polsce to jest dobry znak, prawda? To nie jest przekleństwo. All right. When someone sees that, they think that's good, okay? Więc to jest dobra rzecz. Okay, Stas shared. You just shared a good tool, so I can go like that. Stas, good job. Właśnie podzielił się dobrym znajmniej dobrą metodą, więc mówimy dzięki. So as you're sharing the gospel, you can say this reminds us of something good that God loves us and he created us for a relationship. Więc jak dzielimy się Ewangelią, to możemy powiedzieć, że ten taki kciuk przypomina nam o czymś dobrym, o tym, że Bóg nas kocha i stworzył nas do relacji. You know there are a lot of people out there who are walking around miserable because they think God is out to get them. Mnóstwo ludzi chodzi po świecie i bardzo im źle w życiu, bo wydaje im się, że Bóg chce ich dopaść. You know in the Catholic Church I do know that there is a concept of God being like a far away angry being somewhere. I wiem, że w Kościele katolickim jest taka koncepcja, że Bóg jest jakimś odległą istotą, która jest cały czas wkurzona. But God neither wants to be far away nor does he want to be angry. He wants peace with us. Ale Bóg ani nie chce być od nas daleko, ani nie chce się na nas gniewać. On chce żebyśmy byli w relacji pokoju z nim. So as you think about the thumbs up, I want you to remember God loves you and he wants he created you for a relationship. Więc jak robisz ten gest, to chcę, żebyś pamiętał o tym, że Bóg cię kocha i że stworzył cię dla relacji. Okay, so say that with Anastasia, please. Więc that God loves you and he wants a relationship with Bóg you. Bóg cię kocha i chce mieć z tobą relację. Okay, one more time. I want to really hear it. Bóg cię kocha i chce mieć z tobą relację. That's right. We need gusto. That's good. I like that. Okay. Energicznie. Okay. Next finger here, right? Następny palec. When you were a young boy, did your mother ever do this to you? Kiedy byłeś mały, czy mama tak ci robiła? Or did your wife ever do that Albo to you? Albo czy twoja żona czasami tak do ciebie tak ci pokazuje? It's really bad when they do this and they come here. To jest dosyć takie kiepski znak, jak that's when it's time to leave widzimy town. Coś takiego. Okay. But this reminds us of blame, więc right? Ten palec przypomina nam o winie. And listen, every Catholic and every Methodist and every Anglican, they're all going to say, "Oh yeah, we've all sinned. I know. Nobody's perfect." Każdy katolik, każdy metodysta i każdy anglikanin powie, że no tak, to prawda, wszyscy zgrzeszyliśmy i nikt nie jest doskonały. I don't think you have to convince anyone that we've all made mistakes. Nie sądzę, żebyśmy kogokolwiek musieli przekonywać, że wszyscy popełniamy błędy. But in Isaiah 59 verse 2 it says your sins have caused a separation between you and God. Ale w Izajasza 59:2 czytamy, że nasze grzechy oddzieliły nas od Boga. Remember God loves you and this pamiętaj, is że Bóg cię kocha. Reminding us that he loves you and wants a relationship i to with przypomina you. Nam o tym, że Bóg nas kocha i
że chce nawiązać z nami relacje. But sin has a consequence that it separates us from God, and look how far, look where it's pointing, far from God. Ale grzech pociąga ze sobą konsekwencje, oddziela nas od Boga i zobaczcie jak daleko, aż w nieskończoność. So hold your hands up and notice how far apart those fingers can spread. Więc weź tak rękę i zobacz jak daleko możesz oddzielić i rozdzielić te palce. And sin separates us from God and sends us far away. Oddziela nas od Boga i wysyła nas daleko, daleko od Boga. Now here's the problem with that is that you cannot fix that. You cannot unsin. I problem jest taki, że nie możemy tego naprawić, nie możemy odgrzeszyć. Okay? I can tell a lie. Mogę powiedzieć kłamstwo. And I can say, "Oh, I'm so sorry. I shouldn't have told you a lie. Will you forgive me?" Ale nie i mogę potem powiedzieć: "O, przepraszam, nie powinienem był skłamać. Proszę, przebacz mi." But I can't take away the lie. Ale nie mogę zniwelować tego kłamstwa. I can't erase that part of history. Nie mogę usunąć tej części historii. And so what's very important is that when we've offended God, we can't just erase our offense. Więc bardzo ważne jest to, że kiedy obraziliśmy Boga, czy kiedy obraziliśmy Boga, to nie możemy po prostu wymazać tego. And so that introduces a new problem in the gospel, and that's called the curse. I to pokazuje nam nowy problem w Ewangelii, którym jest przekleństwo. Back to your hand. What's that next finger, folks? Jaki mamy następny palec? Isn't that the curse finger? Czy to nie jest palec przekleństwa? This is a very important reality in the gospel. To jest bardzo ważna rzeczywistość czy część rzeczywistości w Ewangelii. Because Galatians 3 verse 1 says that Jesus took away your curse. Bo w Galacjan 1:3 czytamy, że Jezus usunął nasze przekleństwo. Having become a curse himself and by being hanged on the tree. Ponieważ sam stał się przekleństwem, kiedy zawisł na drzewie. This is one of the profound things about the gospel we forget about. I to jest jedno z głębokich przesłań Ewangelii, o którym często zapominamy. But it's something lost people readily connect with because they understand what that means. Ale jest to coś, z czym ludzie zgubieni bardzo łatwo, do czego ludzie zgubieni bardzo łatwo mogą się odnieść, bo oni bardzo dobrze rozumieją, co to znaczy. 2 Corinthians 5, verse 21 says, God made him who knew no sin to become sin. W 2 Corinthians 5:21 czytamy, że Bóg uczynił tego, który nie znał grzechu, grzechem za nas. And so He became sin so that we could become the righteousness of God. On stał się za nas grzechem, żebyśmy my mogli się stać sprawiedliwością Bożą. You see, this very naughty, rude middle finger reminds us of the curse that was once ours that became Christ's. Więc ten nieprzyjemny, chamski, przeklęty palec przypomina nam o tym, że to, co kiedyś było nasze, stało się Chrystusa. There's not a single lost person in the streets of Warsaw that would not understand what this finger means. Ani jedna zgubiona osoba na ulicach Warszawy, nie ma ani jednej osoby zgubionej na ulicach Warszawy, która nie rozumie znaczenia tego palca. And imagine the shock of them hearing that Jesus became the curse so that they could be set free. I wyobraźcie sobie, jak oni będą wstrząśnięci, kiedy usłyszą, że Jezus stał się przekleństwem, żeby oni mogli być wolni. You see, folks, that's what the good news is. It is very, very powerful good news. Tym jest dobra nowina. Ona jest bardzo potężna. And the even better news is that Jesus is no longer a curse. A jeszcze lepszą nowiną jest to, że Jezus nie jest już przekleństwem. What did he do? He died. He took the curse to the grave, and he rose again. Right? Bo on umarł, zabrał to przekleństwo do grobu i potem zmartwychwstał. So hold your hand up flat like this. Więc weź rękę tak. Which is the tallest finger? Wyprostują, który palec jest najdłuższy. Which is the one that has the greatest prominence? That's the one. Ten, który najbardziej wystaje, to jest najdłuższy palec. That reminds us that który jest środkowy. Jesus is Lord and he wants to be at the center of your life. I to przypomina nam, że Jezus jest Panem i że chce być w centrum naszego życia. How beautiful that he took away the curse. Jak piękne jest to, że on zabrał to przekleństwo. He became the curse so that you could be set free. Tym przekleństwem, żebyśmy my mogli być uwolnieni. The greatest exchange in the history of humankind. Największa, najwspanialsza wymiana w historii ludzkości. Now what's the next finger represent? If you have a reprezentuje następny palec. If you have a ring on that finger? Jeżeli masz na nim obrączkę? In my case I have to switch it over. I have to be in Poland. W moim przypadku ja muszę się Probably won't get it back off that finger. Przenieś swoją obrączkę na tą stronę, bo jestem w Polsce i zdaje się, że potem push it down any further. It's already stuck. Już utknęła. Okay. So
So what does that represent? It represents relationship. Ten palec reprezentuje relacje. Do women wear a ring on that finger just for fun? Czy kobiety noszą pierścionek na tym palcu tylko dla zabawy? That communicates a message, whether it's there or not. Raczej nie, bo to przekazuje, czy obecność, czy nieobecność pierścionka, czy obrączki na tym palcu komunikuje coś, czy mówi o czymś. It means I'm married, I'm engaged, I'm not married. It means something. This is a signal, isn't it? To jest sygnał. Jestem mężatką, nie jestem mężatką, jestem zaręczona albo nie. This finger's bigger than the other one. Okay. So this reminds us that God, remember God's, we say God loves us and wants a relationship with Więc us. Więc my przypominamy sobie, że Bóg nas kocha i chce nawiązać z nami relacje. This figure reminds us of that relationship and that God invites us into a relationship, but we must accept the invitation. I ten palec przypomina nam, że Bóg chce mieć z nami relację, że zaprasza nas do relacji, ale że my musimy przyjąć jego zaproszenie. It's a bit like saying to someone when we were young, would you be my friend? And they have to say yes or no. To jest tak, jak kiedy byliśmy młodzi i moglibyśmy komuś powiedzieć, czy chcesz być moim przyjacielem, i ta osoba musiałaby odpowiedzieć tak albo nie. Or more importantly at the altar. Do you take this man to be your lawful wedded husband? Do you take this woman to be your lawfully wedded wife? Tym bardziej przed ołtarzem, czy bierzesz tego mężczyznę za swojego za męża, czy bierzesz tę kobietę za żonę? So there's a decision that's to be made, and it involves giving oneself to the other. Więc jest trzeba podjąć decyzję i decyzja ta decyzja jest decyzją o tym, że oddajemy się tej drugiej osobie. Okay, so what we're saying here is that God is interested not in religion, but in a relationship. Więc to, co mówimy, kiedy mówimy o tym palcu, to, że Bóg jest zainteresowany nie religią, ale relacją. It goes back to the question that you said. Is there a difference between religion and faith? Tak jak w tym pytaniu, które zadaje Andrzej, czy jaka jest różnica między religią a relacją, a wiarą, przepraszam. And that's a wonderful lead up to this kind of an approach. To jest bardzo fajne wprowadzenie do takiego podejścia. So what we've done is we've shared the main points of the gospel. What Więc was this one? Podzieliliśmy się głównymi punktami God, Ewangelii. God, Bóg He loves you and kocha he nas wants, i chce wants, nawiązać z nami relacje. Wants a relationship with you, okay? This says what? Ten mówi co? This is we all have że wszyscy sinned and our sin has done what? Caused a zgrzeszyliśmy i nasz grzech spowodował separation between us and że oddzieli, God. Nasz grzech oddzielił nas od Boga. Okay. Which leads to what? A co prowadzi nas do przekleństwa. Very careful how I hold this up here. I'm on film. To się nagrywa. But the curse which was taken from us by Christ. Które zostało przejęte od nas przez Chrystusa. And has given us the opportunity to find freedom. Który dzięki temu dał nam możliwość, żebyśmy znaleźli wolność, żebyśmy byli uwolnieni. A potem Chrystus zmartwychwstał i jest Panem i zaprasza nas do relacji. Okay. And there's another thing about the ring that jest jeszcze jedna rzecz, kiedy mamy obrączkę. I use this as a something to help prepare people when they hear the gospel. Używam jej jako do przygotowania ludzi do usłyszenia Ewangelii. My ring doesn't make me married, it just shows me that something already happened. Moja obrączka nie jestem żonaty dlatego, że mam obrączkę, ale moja obrączka pokazuje coś, co już nastąpiło. In the same way, baptism is the symbol of our faith that just shows us that something has already happened. I w ten sam sposób chrzest jest symbolem naszej wiary, który pokazuje, że coś już nastąpiło wcześniej. We're finding it's really helpful to bring up baptism before we get to any point of decision so that they can be thinking about that as they count the cost. I zauważyłem, że to jest bardzo pomocne, kiedy rozmawiamy, kiedy wspominamy w ogóle o chrzcie, zanim ta osoba podejmie decyzję, żeby mogła obliczyć koszt. Okay, now we've shared the main points of the gospel here now. Więc teraz już podzieliliśmy się głównymi punktami Ewangelii. It's important to give people an opportunity then to respond to the gospel. Jest ważne, żeby dać ludziom możliwość, żeby odpowiedzieli na Ewangelię. Often I will say, is there any reason why you would not begin a relationship with Jesus right now? Często mówię, czy jest jakiś powód, żebyś czy jest coś
Czy coś powstrzymuje cię przed przyjęciem Ewangelii w tej chwili? And it's amazing how people are often receptive and open when we ask the question. Otherwise we don't know. I bardzo ciekawe jest to, że ludzie często są otwarci i chętnie odpowiadają, jak zadajemy im to pytanie, bo inaczej nie dowiemy się. Okay, what I want you to do, let's practice two by two. Więc chcę, żebyście teraz dwójkami to przećwiczyli. Go back and just share what each of these are, but imagine that the person you're sharing with is not a believer. Wyobraź sobie, że ta osoba, z którą rozmawiasz, nie jest wierząca. Okay, so just go ahead and take two or three minutes each to practice. Każdy po 2-3 minuty sobie niech poćwiczy. Okay. Let's if you had some practice with this. Uwaga, uwaga. Już się poćwiczyliśmy sobie. Chyba. You had some practice with this. Już każdy, chyba mam nadzieję, że każdy trochę poćwiczył. But what are you going to do if someone says, "Yes, I would like to start a relationship with Jesus"? Ale co robimy wtedy, jak ktoś powie, "Tak, chcę nawiązać relację z Jezusem"? And we want to hear this in Poland. We want to hear it all over the place, don't we? Ludzie to wszędzie w Polsce odpowiadali yes, w ten sposób. I want to become a follower of Jesus. I want to accept. Tak, chcę być uczniem Jezusa. This is the big vision. This is the big dream. To jest nasza wizja i nasze marzenie. So if someone says, if you say to them, is there any reason that you will not start a relationship with Jesus right now? Więc jeżeli powiemy, że czy coś powstrzymuje cię przed nawiązaniem relacji z Jezusem właśnie teraz? Then you need to say you need to be talking with God. So come on up here. You're going to be a non-believer. To pokażemy tutaj, pastor Mariusz będzie niewierzący, jest samotny, smutny, porzucony w ciemnościach. He needs the love of Jesus. Potrzebuje miłości Jezusa. And I've just shared with him this gospel message. I właśnie podzieliłem się z nim tą przesłaniem Ewangelii. And so let's just call him Joe, because I don't want to assign the real man to being a lost person. Okay, wiedzmy, że on jest Jasiem. He's been a believer for 32 years now, right? Yeah, long time. So we don't want to erase that. So Joe here. Nie chcemy używać jego prawdziwego imienia, bo on już jest wierzącym od 32 lat i to jest bardzo ważne. Więc powiedzmy, że jest to Jasio. Jasio właśnie usłyszał Ewangelię. Joe, would you like to start a relationship with Jesus right now? Jasiu, czy chciałbyś nawiązać relację z Jezusem? Odpowiedz twierdząco. Yeah, that's right. Be the happy Polish person that wants to do that, not the way. Yeah, that's right. So he's going to ask, "What do I need to do?" And I'm going to say, "You need to pray." Co mam zrobić? A ja mu powiem, pomódl się. Now the likelihood of him wanting to knowing how to pray on the spot is very low. Jest bardzo mało prawdopodobne, że on będzie wiedział od razu, jak się pomodlić. So usually we say, just repeat after me. Więc zwykle mówimy, powtórz to, co ja powtórz za mną. I don't like that. Ale ja tego nie lubię. I don't want to put words in his mouth. Bo ja nie chcę mu pchać słów w usta. I want to hear what's in here. Ale chcę usłyszeć, co jest w jego sercu. So here's what I do. Więc robię tak. I say, Joe, a few moments ago I shared with you that God loves you and he wants a relationship with you. Mówię tak, Jasiu, parę minut temu usłyszałeś, jak powiedziałem ci, że Bóg cię kocha i chce nawiązać z tobą relację. What would you like to say to God right now about that? Co chciałbyś teraz powiedzieć Bogu o tym? And see, I'll just let him talk. I won't put words in his mouth. Chcę, żeby on mówił. Nie będę wypełniał jego ust swoimi słowami. He's heard this part of the gospel. Now I want him to just reflect on that. What do you want to say to God right now? Chcę, żeby się zastanowił nad tym, co chciałbyś powiedzieć Bogu. So, just say out loud. What? Powiedz mi to na głos. Dziękuję ci. Thank you. Okay, so thank you. Okay, a few moments ago I also shared that you and I, we are all sinners, and our sin has driven us far from God. To parę minut temu powiedziałem ci też o tym, że jesteśmy wszyscy grzesznikami i nasz grzech oddzielił nas od Boga i nie możemy sobie poradzić z tą separacją. What do you want to say to God right now about your sin? Co chciałbyś teraz powiedzieć Bogu o tym grzechu? I'm sorry, okay. I regret it. And you see, you get all kinds of responses. Some people share a lot. Some people just share. Mamy różne reakcje. Niektórzy mówią bardzo dużo, zaczynają mówić o tym, a niektórzy mają tylko kilka słów do powiedzenia. A few moments ago, I held this very, very rude finger up before you, and I said, "This represents the curse that was on our life that Christ took on Himself."
Parę minut temu też mówiłem o tym niegrzecznym, brzydkim palcu, który reprezentuje przekleństwo, które na nas ciążyło, które Chrystus z nas zdjął i zabrał do grobu i potem zmartwychwstał i teraz jest Panem i zaprasza nas do relacji. Co chcesz powiedzieć Bogu o tym? Niesamowite. It's amazing. Wdzięczny. I'm grateful. Nie wiem, co powiedzieć. I don't know what to say. And then I also said after that, because of his work on the cross, he invites you into a relationship, but you have to accept that invitation. What do you want to say to God about that right now? Powiedziałem ci też parę minut temu, że dzięki swojemu temu, co Jezus zrobił na krzyżu, on teraz może zaprasza cię do relacji ze sobą. I musisz, ale żeby wejść w tę relację, musisz przyjąć ją od niego, to zaproszenie od niego. Jestem w szoku. I'm shocked. Chciałbym poznać tego Zbawiciela. I want to know this Savior. Chciałbym, żeby on mi pomógł. I want him to help me. Now who's he talking to, really? Do kogo on teraz, z kim on teraz rozmawia? Connecting him with God. I'm not trying to be the mediator. Nie staram się teraz być takim pośrednikiem, ale pomagam jemu nawiązać relację z Bogiem, czy kontakt z Bogiem. I'm getting Joe to talk to God about this. I pomagam Jasiowi rozmawiać o tym z Bogiem. And as I hear what he's saying, I can really assess what's happening here. I kiedy słyszę, co on mówi, mogę naprawdę ocenić, co się dzieje. Some people respond, you know, pretty matter of fact. Niektórzy reagują taki bardzo taki chłodny, taki wykalkulowany, chłodny sposób. Others respond with tears. Niektórzy reagują ze łzami i są skruszeni. But that's God at work in their heart. Bóg działa w ich sercach. And what I do at this point is I just celebrate what this man is doing right now. A ja po prostu cieszę się z tego, co ten człowiek właśnie robi. And I'll probably pause and pray and just thank God for him, a new brother in Christ. I może po prostu zatrzymam się chwilę i pomodlę się i podziękuję Bogu za to, co on uczynił w życiu mojego brata w Chrystusie. And then I'll go back and finish the story. I potem dokończę moją historię. Everyone hold your finger up. Każdy ma, pokażcie swój mały okay, paluszek. Everyone hold it up. I want you to imagine for a moment that's the only finger you have on that hand. Wyobraź sobie przez chwilę, że to jest twój jedyny palec. Small, weak and very vulnerable. Jest słaby, mały i bardzo delikatny. Imagine trying to dial a number on your phone. Imagine. Wyobraź sobie, że próbujesz wykręcić numer w telefonie albo zapiąć pasek albo zawiązać buty albo napisać list. All by itself, small, weak and vulnerable. Tym małym, słabym paluszkiem. And I say, Joe, that's you right now. You're Jasiu, teraz jesteś taki właśnie, to ty. Jesteś nowym uczniem Chrystusa. I nie jest dobrze być zupełnie samym. And this is my opportunity now to say to Joe, I want to disciple you, I want to teach you and walk with you and help you grow and make sure that you have someone to fall back on to ask questions. I to jest moja możliwość, teraz mam możliwość, żeby powiedzieć mu, że chcę ci pomóc, chcę, żebyś nauczyć cię, jak być uczniem Jezusa, pomóc ci wzrastać, chcę być do ciebie dostępny, żeby odpowiadać na twoje pytania. And I'm going to introduce you to some other people like yourself, so that we can study God's word together. I przedstawić cię innym ludziom, którzy są podobni do ciebie, żebyśmy mogli razem czytać słowo, uczyć Because się słowa Bożego. By yourself you're weak, but with many together you're strong. Bo okay. Sam jesteś słaby, ale razem z innymi jesteś mocny. No, sure. That's what we do. Welcome to the 21st century. Hey. Okay. All right. So do you see what's going on here? Widzicie, co tutaj się dzieje? This is just my preferred way. There are many ways to share the gospel. To jest moja metoda, którą lubię, ale jest mnóstwo różnych metod dzielenia się Ewangelią. There's two things about this hand. Są ta ręka, można dwie rzeczy powiedzieć o tej ręce. I have never left it home. Nigdy nie zapomniałem jej, nigdy nie zostawiłem jej w domu. So I never have an excuse to say, oh, I can't share the gospel, I left my tract at home. Więc nie mam nigdy takiej wymówki, że nie mogę podzielić się Ewangelią, bo zostawiłem traktaty w domu. And here's the other benefit, is he can't throw this away. A druga rzecz jest taka, że on nie może tego wyrzucić.
Even if he says no thank you, nawet jak powie nie dziękuję, he's got it here forever. To ma już na zawsze tą rękę ze sobą. As a permanent reminder of the gospel message. I ona będzie mu przypominała o przesłaniu Ewangelii. Okay, so what we have here, we need a gospel tool. Więc potrzebujemy narzędzia do dzielenia się Ewangelią. Use whatever works for you. Używaj każdego narzędzia, które działa, kiedy go używasz. I'm not so concerned what you use as long as you use something. Mi jest wszystko jedno, jakim narzędziem się posługujesz, jeżeli się dzielisz Ewangelią. Because we said earlier, if you don't plant the seed, what happens to the harvest? Bo jak powiedzieliśmy wcześniej, jeżeli nie zasiejesz ziarna, to co się dzieje ze żniwami? We lack the harvest. Nie będzie żniw. The more we plant, how many people in Warsaw? Let me ask you this very, very hard question. Zadam wam bardzo trudne pytanie. How big is Warsaw? 1.3, 1.5 ludzi mieszka million? About 2. Okay. How many people in Warsaw heard the gospel today? Spośród około 2 milionów mieszkańców Warszawy, ile osób dzisiaj usłyszało Ewangelię? Clearly enough to make a decision. Wystarczająco wyraźnie, żeby móc podjąć decyzję. We're counting on one hand. Można policzyć je na palcach jednej ręki. 1.5 million people, most of them Polish people. 1,5 miliona co najmniej, może dwa. That we większość want to Polacy, know the Father. Którzy chcemy, żeby usłyszeli, żeby poznali Ojca. How many of them heard the gospel today? Ilu z nich usłyszało dzisiaj Ewangelię? How many tomorrow will hear the gospel? Ilu z nich usłyszy Ewangelię jutro? In their churches, when probably most of them are Catholic masses. Większość z nich może będzie na mszy w kościołach i czy usłyszą tam Ewangelię? And many people who won't be there. So we need to be sure. I ci wszyscy, którzy nie będą w kościele. And find ways to get the gospel out there. Więc musimy dopilnować, żeby Ewangelia mogła wydostać się, mogła pójść do ludzi. Okay, I'm going to move away from this diagram for now. Więc teraz odejdę od tego wykresu. This is just one way of thinking about how we can multiply the kingdom this way. I jest to jeden ze sposobów wyjaśnienia, jak możemy pomnażać Królestwo Boże. And this is really kind of an idea of how can the church do this sort of corporately. I pokazuje nam to, jak Kościół może to robić wspólnym wysiłkiem. On the other hand, what we shared last night, the four kinds of disciples. Z drugiej strony, wczoraj wieczorem mówiłem o tych różnych typach uczniów. This is really thinking about ourselves individually and where we are and where we need to go next. I teraz będziemy myśleć o sobie samych, o tym, gdzie jesteśmy i gdzie, jakim powinniśmy mieć następny krok. So if someone actually Josh, can you just point to someone randomly and say, come on up here and help us. Josh będzie sierotką i wylosuje przypadkową osobę, która podejdzie Asha, tutaj do nas. Come on, Asha. Okay. That's good. Okay. Standing where you are, if you can come up. Can you give us a quick summary of what we did? Czy możesz szybko podsumować, o czym tutaj mówiliśmy? Just kind of walk us up through there. And and you don't need to translate. That's okay. Mówiliśmy o tym, że w kościele, kiedy ludzie się nawracają, przychodzą do kościoła i większa część ludzi w kościele są ludzie, którzy po prostu do kościoła przychodzą. Oni często są pożyteczni, biorą udział w różnych służbach, no, angażują się w jakieś czynności na rzecz kościoła, na rzecz innych, ale na razie jeszcze nie dzielą się z nikim Ewangelią. Czyli jak gdyby pozostają tym pojedynczym ziarnem, nie przynoszą wzrostu do Królestwa Bożego. Mamy też ludzi w kościele, którzy są świadkami. To są ludzie, którzy idą i dzielą się na zewnątrz świadectwem w miejscu pracy, w rodzinie, w sklepie, dzielą się świadectwem i do tego kościoła zapraszają ludzi, przyprowadzają i to jest taki wzrost jeden na jednego. Oni przyprowadzają kogoś do kościoła, ale potem oddają go w ręce kogoś, kto ma tych przyprowadzonych ludzi uczynić uczniami. I mówią na przykład w ręce pastora, czy kogo, przyprowadziłem ci tutaj, masz człowieka i uczyń go uczniem. I to jest też
Następuje jakiś wzrost, ale też ludzie przychodzą, odchodzą. To nie jest jeszcze taki wzrost, o który chodzi. Wreszcie jest grupa mniej liczna, która jest grupą pionierów. Są to ludzie, którzy zakładają nowe grupy, nie tylko dzielą się właśnie świadectwem, ale też szukają, tworzą nowe grupki, zakładają nowe grupy, mają jednak to, i tu już następuje ten wzrost w Kościele, ale zatrzymuje się on na drugiej generacji, ponieważ pionierzy nie uczą jeszcze tych innych ludzi przyprowadzonych i połączonych w te grupy, nie uczą, jak oni sami mają czynić uczniami innych. I wreszcie są trenerzy, tacy, którzy nie tylko tworzą struktury, tworzą nowe grupy, może w wielu miejscach miasta, ale także właśnie tych nowo przyprowadzonych, tych zaproszonych do tych grupek uczą, jak oni sami mają innych czynić uczniami. I to jak gdyby ważną rzeczą jest to, co Ben mówił o tym, żebyśmy byli świadomi, jak gdyby kto z nas znajduje się na jakim etapie i że my powinniśmy też przechodzić po kolei z tych etapów, że nowo przybyły człowiek nie może stać się od razu trenerem, ale że on powoli przez te wszystkie etapy może przechodzić, może wzrastać, każdy z nas może wzrastać i rozwijać się. I wtedy dopiero następuje właśnie taki szybki wzrost Królestwa, o jaki, że tak powiem, chodzi, Królestwa Bożego, o jaki chodzi. I don't think you need me at all. Asia, from now on, you do all the training. All right. Chyba już mnie nie potrzebujecie, teraz Asia będzie szkoliła nas. Wow. Not that I understood it, but I guess nic she just, very confident. Oh, I love it, bardzo z pewnością siebie Asia tutaj nam to wyjaśniła. Good, good. All right. Renata, I need you, Renata, to come up here. Potrzebuję teraz Renatę. I mean, Anastasia's doing a great job doing interpretation. Did you fire me? But I need Renata to share a little bit of a story. Remember in the car last night, you were telling me about the pioneers who started things, but and you sort of identified some things that relate to this. Ben poprosił mnie, żeby podzielić się takim świadectwem naszego kościoła, bo któraś z dziewczyn tutaj wczoraj wspomniała, nie wiem, czy to była Gosia, czy Iwonka, o tym, że nasz kościół właśnie powstał dzięki pionierom, którzy przyjechali z zagranicy. Oni przyjechali tutaj jako misjonarze i faktycznie dzięki nim wiele osób nawróciło się, powstały kościoły w różnych miastach. Natomiast po pewnym czasie ci nasi pionierzy wrócili do Stanów albo przenieśli się w inne miejsca i zostaliśmy bez tej centralnej postaci, tak, tutaj w środku. Więc oczywiście oni zostawili liderów po sobie, tak, i liderzy przejęli tą pałeczkę, tak, że zaczęli to kolejne dzieło. Więc ja myślę, że teraz już mamy które? Nie drugie, ale trzecie pokolenie, tak? Myślimy o tym, że to jest trzecie. Tak, trzecie pokolenie. Tak, uczymy trzecie pokolenie. Tak.